Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Surviving Mars. Moi drodzy, No, jeżeli ktoś oglądał poprzednie odcinki, a w ogóle to zostaw łapkę w górę. Ale, jeżeli słuchajcie, ktoś oglądał poprzednie odcinki, to się teraz może delikatnie zdziwić, co tu się odpierdala. No, tak się składa, że tak jak mówię, niestety, Surviving, takie gry tego typu ogólnie mają to do, do, do siebie, że. No nagle patrzę dzisiaj Patrzę teraz na zegarek, a tu siódma rano już, już Mówię co? Co jak to siódma rano? W co, sumie coś razi, kurwa jakieś słońce No i niestety okazało się, że stało się Jest deszcz w ogóle. Czy, wy to widzicie? To, dlatego tutaj chciałem zacząć odcinek. Zostaw lajka, słuchaj, komentarz, suba. Za poświęcenie. <laughs> Czy wy to widzicie? To jest legitny deszcz. Normalnie, a raczej znaczy trujący w sumie. Ocieplenie i pompowanie potężnych gazów cieplarnianych yy, do nowo utworzonej atmosfery Marsa pociąga ze sobą opady atmosferyczne, deszcze. Początkowo, z uwagi na stosowne gazy, deszcze będą toksyczne, a w miarę poprawy jakości atmosfery pojawiają się czyste opady. Trujące deszcze mogą szkodzić roślinom, próbujący przetrwać surowej marsjańskiej gleby i pogarszać jej jakość. Będą tworzyć toksyczne sadzawki uniemożliwiające rozwój roślin. Natomiast czyste deszcze są wielce korzystne dla roślin. Będą też poprawić miejscową glebę. <Ky> no sorry, nie wyciszyłem się. Nie dała mi przycisk na wyciszanie. Halo? No nie działa z jakiegoś powodu. Mars z światem światem G. O logicznym martwym oznacza to, że jego metaliczne jądro możecie sobie czytać, fale zimna, to przechodziłem, meteoryty, burza pyłowa i tego owego. Dobra, sprawa wygląda tak, że słuchajcie, zadziało się wyjątkowo dużo rzeczy, o których muszę... A co tu się... A nie, tu będzie ok, Ty. Zalało... A nie, a z tej perspektywy trochę tak wygląda, jakby nam tutaj zalało te dziury. Yyy... Musi być połączony z producentem energii? Nie połączyłem? Halo? E, tak, słuchajcie, sprawa wygląda następująco, mianowicie... Postanowiłem, słuchajcie, zrobić pewną rzecz, to znaczy... Zacząłem e, iść w technologię terraformowania i minęło naprawdę sporo czasu, jak możecie, jak możecie zauważyć od poprzedniego odcinka, jeżeli oglądasz serię na bieżąco. <laughs> I poszedłem w, te, w, w Terraforming i zacząłem się zastanawiać, czy się opłaca faktycznie iść w, w Terraforming. I zobaczyłem, że mam y, no mniej więcej właśnie tyle paliwa. I na, na tym etapie stwierdziłem, że no, no, to jak mam tyle paliwa, no to nie wiem, na dupce jest... 50 tego i to się będzie robić. I to się tak robiło, robiło aż w końcu ta tempera, temperatura, słuchajcie zaczynała wzrastać, zaczynała wzrastać, zaczynała wzrastać no i mówię, no dobra, no to idę dalej w tą technologię zacząłem robić różne słuchajcie rzeczy i okazało się, że świat się stał zielony tutaj przechwyciłem jakąś słuchajcie tutaj przechwyciłem jakieś meteoryt, tu tego i ja chłopie mówię, no dobra, to co walne jezioro, normalnie z jezioro i zajebiście. I tak to słuchajcie się zmienił tutaj świat. Yy, jak widzicie, to jest daleka droga. Się, to wszystko musiałem robić. Yy, tutaj się w ogóle całe źródło jakby skończyło robić. Ja chyba nie mogę od razu od razu słuchajcie, krzewów robić, wydaje mi się, że na początku muszę porosty robić, żeby później tego. No i tak sobie powoli jakoś tam terraformuję ten... Ten nasz świat powoli staje się coraz bardziej deszczowy, i raz na jakiś czas, słuchajcie, postanawiałem tutaj padać rzeczy. Pola uprawne są niesamowicie, słuchajcie, niesamowicie powalone. One dają po 1200, słuchajcie, jedzenia i jak widzicie, produkcja jedzenia jest popierdzielenie wysoka aktualnie. No co jest dobrą informacją, przynajmniej dla mnie duże jedzenia, dużo koks i jest elegancko. Klasycznie od Brazylii kradniemy wszystko, co możemy. Technologię, wszystko kradniemy od Brazylii. Z domu sprowadzamy naszych tutaj pasażerów. Raz na jakiś czas nasiona też bierę z domu. Bystrzy, to. Czasem puste rakiety, żeby nie wiem. Po, posprzedawać słuchajcie rzadkie metale, zacząłem pakować rzadkie metale ile się tylko da do, do jakby rakiet i zacząłem je sprzedawać i, pom i później pomyślałem że właśnie wezmę, wezmę i będę kupować słuchajcie pomoc zewnętrzną i po prostu będę sprzedawał przecież rzadkie metale, bo mam je za tutaj mamy czerparkę, ona jest w ogóle wyłączona, bo ona, ona wy <coughs> wydobywa słuchajcie beton, ale nie wiem czy, wi czy widzicie ile my mamy odpadów, patrzcie to tu są samo odpady, na szczęście te latające drony Ale nam zdecydowanie pomagają przetransportować te wszystkie, te wszystkie odpady ogarnęłem mniej więcej jak tu, jak tu możemy zaznaczać ile my potrzebujemy w danym, w danym, jakby, w danym jakby składzie uniwersalnym Albo, albo w, no, w składzie uniwersalnym W magazynie rzeczy tak? I tutaj sobie zaznaczę ile mniej więcej potrzebuję tych rzeczy i one dzięki temu tam będą dostosowywać te rzeczy. Więc ogarnąłem tutaj mniej więcej ten system. Tutaj zacząłem, słuchajcie, przetwórnie odpadów skalnych to jest super rzecz, bo ona nam tworzy, słuchajcie, cement z odpadów skalnych, a których mamy 10 tysięcy mega fajna rzecz. Natomiast to, co odkryłem teraz, to mi roz rozwaliło mi to web. Patrzcie. Cud, przetwórnia węglanowa poprawia stan atmosfery Marsa przez wypalanie odpalów skarnych. Zumiesz, kamień ogrzewany ogniem pęka. To brzmi jak jakiś taki trodlodyta. Kamień ogrzewany ogniem pęka. Albo jak Shakespeare. Yy, albo bardzo mądrze, albo bardzo głupie, to brzmi. Tak, no i tu zaraz, i tu se coś robię. Coś co sprowadzam te rakiety i tak mniej więcej robię to jakieś 5 godzin. A <grymne> nie więcej, no bo 7 godzin. Yy... Części maszyn mam, ale artykuły elektroniczne mam. Takie no nie będę ukrywać, że nudy, a tutaj zrobiłem taką wielką kopułę, ale właściwie to nie wiem po co ja zrobiłem. W sensie ona sobie jest, ale... ale... Właściwie to po co, to nie wiem w sumie. Ona po prostu jest. To by tu jest. Eee. coś coś nadchodzi ale nie wiem co eee, posterudek policji na pewno tu sobie walniemy jeden eee. hospital cały usługi badania medyczne <laughs> możemy walnąć bo to jest takie duże tutaj kopułka możemy walnąć w sumie to coś do jedzenia by się tu przydało coś stołowa eee, na przykład tutaj żeby tu to rozbudować, wszystko yy, czego chcemy tu zbudować. Szkoły mamy, uniwersytety mamy, wszystkie, wszystkie właściwie te, te miasta są połączone ze sobą. Yy, chyba nie ma nic ciekawego takiego. Yy, może, może na przykład jakieś te, te jak to się nazywa. Te co. O, oh, Ignice one się nazywają. Bo na przykład oczyszczalnia wody, akurat na to, no to, to jest jakby duże, więc oczyszczalnia wody to zużywa 4 wody i mogą być 3 mniej, więc całkiem okej. Okay. Ośrodek medyczny albo y, rozwija dzieci pożądane zalety za pomocą nowoczesnego, zdalnego nauczania. O! No nie wiem, no możemy zrobić a czemu by nie. Zwalniemy sobie jedną szkołę taką, zdalne nauczanie. No i powinno być git, no widzicie, to jest takie super, oni mi tu normalnie przynoszą, zajebiście, ja mówię, że nie ma metali i oni od razu, jak nie ma tylko metalu, od buta, od buta, słuchajcie, lecą, lecą, z metalem, nie? Super to jest. Yy, mamy coś tu do roboty, co to jest? <laughs> Aha, daj mi fundusze. Ale no, muszę wydać sporo rzeczy. Yy, to? O! Yy, asteroidy na Marsa, ale tu już wice robię, Tak. Tak, tu już coś robię. Tego nie potrzebuję, tego też nie chcę. Chcemy coś ukraść od Brazylii, na przykład... Yy, kolonistów. No, możemy w sumie, no bo u mnie, za, u mnie tych kolonistów... Niby mamy najwięcej tych kolonistów, słuchajcie, w kolonii. Wszystkich, w koloniach wszystkich. Ale to nie wiem w sumie. Szkoda, że nie mogę, albo przynajmniej ja jestem... Na tyle nieogarnięte, że niestety nie potrafię zrobić tak, abym y, widział, mógł zobaczyć sobie kolonię przeciwnika. A szkoda. spok jakbym sobie zobaczyć, wtedy bym y, widział z kim rywalizuje, a tak to... Hmm. Tak to wiecie, jak z botem, nie? Nudy trochę. <laughs> ja tu w ogóle ty, bo to się tu robi cały czas się robi, ani się ta średnia, średnia jakoś gleby się nie poprawia za bardzo. Niby coś tu, tego, owego, ale coś nie za bardzo. Eee, na razie mamy 3% szkółek leśnych. No ty, zajebiste, że my w ogóle normalnie tutaj już krzewy sadzimy. Koksy, wyobrażacie sobie, tak na Marsie. No to nie w sensie, jak, jak, jak masz wodę, to jesteś w stanie zrobić coś takiego, nie? Tylko w sumie ona by zamarzała od razu. No, to byś musiał najpierw ciepło, ale nie no, takie małe bajorko byś mógł, jesteś w stanie sobie zrobić, nie? Takie małe bajorko, normalnie takie coś na Marsie, to bym chyba się posikał ze szczęścia, jakbym zobaczył. Yy, teraz tak, słuchajcie, czekamy aż zrobimy technologię. 80% już procent, naprawdę niewiele brakuje. I kiedy, zrobimy, I kiedy zrobimy tą technologię, będę używać oczywiście odpadów skalnych do pompowania. Słuchajcie, yy, atmosfery. Yy. I dzięki temu no, będą deszcze, fajniejsze deszcze, i no i będzie atmosfera po prostu najzwyczajniej w świecie. Yy... Zamieniamy się tutaj z USA na technologię. Mm. O, no, na przykład Japonii, ukradniamy technologię. Oni są mają tą dobrą technologię. To można skubnąć trochę. Wzmacnianie fabryk, lepszanie rafinerii i fabryk. Większa produkcja 25% Rafinerii? Do wydoby... Tu można ropę wydobywać? Z ziemi pewnie paliwo Ale to w sumie my już się nauczyliśmy z wody Ty, bo ja tu widzę że zapotrzebna, że jest zebrana woda No niby ja mam te duży zbiornik tej wody Ale widzę, że no ta woda jest potrzebna Na mnie, w sensie o to mi chodzi Jest nam woda potrzebna ewidentnie yy. Cały czas tu dolewam tą wodę Jest, jest yy, potrzebna woda Bo ona oczywiście wyparowuje cały czas nie niesamowite z mgła na, na tym Stajbiste, jest mgła na słuchajcie mgła, mgła na marsie normalnie Umocz ty to Mgła na marsie chłopie Ale jaja. Jaram się tym mega. To jest takie... Zawsze jak byłem... jak byłem... A jak byłem słuchajcie młodszy i to było... Nie pamiętam kiedy, ale jak byłem młodszy. Myślę, że jest 10 lat temu to była taka. Nie no, trochę może mniej. Nie, nie wiem, no, tam. 7 lat temu. 7, może. 7-6 lat temu była taka gra na telefon i była właśnie na, na zamienianiu Marsa. no jakby. Na jakby planetę, terraformowaniu Marsa. Tak się jarałem słuchajcie tą gierką, a to w ogóle grafiki nie miały nic, tylko tak raz na jakiś czas narysowali tam, dorysowali, że las jest na Marsie, nie? I się tak jarałem, normalnie rysowana grafika za 30, na kurczę, 30 zł od jakiegoś grafika bez kitów, ale było koks, no, ale teraz jak mogę sobie zagrać takiego Surviving Marsa, to jest takie super, naprawdę, niesamowite to jest, ja uwielbiam gry komputerowe i technologię. Genialne, dobra Aktualny stan rakiety No my coś się opierdalamy z tymi rakietami. Bo ja cały czas. Ja nie wiem, kurwa, mam 200 dronów, ty 160 dronów. A te drony, coś. Rakiety, kurde, nadal zawsze nigdy. Nadal zawsze nigdy. No, nigdy nie są załadowane tak jak powinny być, niestety. To a co się stanie, jak. Jakbyśmy na przykład. Za dużo. Y Podgrzali planetę, Co się wtedy stanie? O, a tu co się dzieje? Albo co sobie ja to wyrównywałem, żeby tu kopuły walność, ok. Eee. No, co się stanie? O, i. P no, prosto mi w drona dupsło? Nie gadaj, prosto w drona dupsło. Ale jaja. Ja. Prościut, prościutko w drona, dupsu skito, Dobra, naprawa. Proszę mi tu drona naprawić fastem. Bez klęska wodowa, niestety. Właśnie wody, słuchajcie, no, widzicie, no, wydobywam ile wlezie, nie? Słuchajcie, aż tu mam miasta, a tutaj wydobywam wodę, nie? No, w gdzie tylko mogę, pakuję za was chłopy tu jest <głopie> tu jest z pięć tych, nie? Każdy poulepszany na maksa, ile idzie. Tu widzę, nie ulepszyłem. Muszę to zmienić nie, powalone to jest i ale no Jest nam potrzebna, jest, jest nam potrzebna woda a No nie idzie nam najlepiej, umówmy się tak Jest nam giga potrzebna woda, nie mamy jej za dużo niestety Je, Jest to niedobra informacja Bo Cały czas z tą wodą właściwie od tych kilku godzin walczę yy, Fundusze nie, co to jest O udało się Proszę bardzo, tak, parametr atmosfery, zajebiście I teraz mogę to zbudować? Dobra, to kosztuje jakieś grosze giga Ile mogę? Pewnie jeden Pewnie jeden mogę niestety zbudować tylko Ale zawsze to Jeden to jeden I dużo daje w sumie Dobra, tu wiem co no, nie wiem Powinno być git Damy priorytet na Maxa, bo chcę zobaczyć. Moja atmosfera będzie śmigać i będziemy powoli kończyć te reformowanie właściwie całego Marsa. Yy. Moje drony by się mogły pospieszyć trochę. Przenoszeniem różnych rzeczy. Woda, zebrana woda. No, powoli to niestety zebrana woda nam maleje. O mam maleje. Dynek czeka na zasoby. No, yy... no, z jednej strony, a tu są 4 są drony, to zrobimy tak: tu weźmiemy tak, tu dodamy więcej, tu usuniemy i tutaj jednym dronem pójdziemy, żeby on tutaj załadował kurcze potrzebne rzeczy, żeby tutaj śmigały te nasiona i się rozsiewały dalej. 2%, ja nie wiem, czy to jest jakby 2% planety, jest zalesione. In general, jeżeli 2% planety jest zalesione, to jest giga, giga dużo. Tak patrząc, tak patrząc realnie po liczbach, 2% to jest uuu, uh, 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 chłopie. Sporo. Naprawdę sporo. Jedzenia mamy no y, giga dużo. Właściwie to ja to mogę wyłączyć, ty jak ja mam tyle jedzenia. Znaczy, chociaż zaraz będę później narzekał, wyłącza i zaraz się skończy. Nowy projekt, import gazów. No ja to cały czas właściwie robię. To mi daje temperaturę 1%, atmosfery 2% kosztuje 600 milionów. Ale 600 milionów to nie jest aż tak dużo. Szczególnie, że ja sobie. Znaczy, to jest nawet. To jest giga mało, w sensie 600 milionów. Jeżeli, jeżeli powiem wam szczerze, ja robię tak, że. Yy, ja dostaję za każdym razem 700 chyba 50, tak? Za każdym razem, jeżeli załaduję do pełna rakietę 30 tylko rzadki, rzadki, rzadkimi metalami, ja mam ich 1200, więc. To jest y, jakieś grosze. Hmm, średni zasięg, dobra, tutaj sadzimy krzewy, ok. Czekam na pierwsze drzewo, kurde, na tym Nie wiem jak to działa, w sensie przez chwilę się zastanawiałem jak to działa Czy one, czy jakby co to, kto to, kto to zbiera jakby kto To zb... Ktoś w ogóle tu zbiera coś, w sensie Alu, jak, jak my to jakby, co? Ktoś, kto, kto gdzie, co zbiera, bo ja Mam wrażenie, że tu nikt nie zbiera, że jakby tu zbierają tak faktycznie. Ale tam to kurwa nie do końca mi się wydaje. Nie wiem. I nawet nie wiem, kto to zbiera. Przez chwilę myślałem, że zbierałem to drony, nie? Yy, ale powiem wam szczerze, że kurcze zaczynam się zastanawiać i wydaje mi się, że to nie są drony, bo że są to jednak. Yy, yy, a nie drony, to czemu jeżdżące to są drony. Roboty w sensie, no ale czemu one się drony nazywają. Dobra, no nieważne, to są to drony w sensie, a nie są to. wahadłowce. Jednak są to, że drony że zbierają mnie wahadłowce. No bo dron się jednak kojarzy z lataniem, tak? Mogę tylko jeden zbudować? A nie mogę w pizdu tego budować. Dobra widzowie. To jest git, to ja tu z 5 walnę, a to było zaliczane jako cud, z tego co pamiętam, więc nie wiem, dziwne, ale... Za daleko od kontroleru dronów. No, yy, no nie ma za dużo miejsca niestety tutaj. Brak połączenia kablowego, już my zaraz ogarniemy wszystko. Tylko tutaj trzeba szybciutko naszą, naszą, dla wiza trzeba szybko atmosferę polepszyć. Zaraz będzie pełna temperatura, 28% Eee, mamy tutaj jeśli chodzi o wodę, ja też nie wiem o co chodzi z tym 28% czego w sensie. 20 pro, 28% zgadły, że do celu kiedy będzie steraformowany Mars, ale to jest dziwne, bo to powinno być jakieś opisane. 28% wiesz, czegoś, nie? Zodzi, eee, sektor skans, okej, okej. Okay, okay. Tutaj jeszcze to przeanalizuj. Będzie git. Yy, mamy tutaj dwie rakiety, lądu, lądu. Miodzio. Jedna jest nawet gotowa do wylotu, więc tutaj walniemy jej. Albo i nie. Brak dostępnych rakiet. Ciekawe. Yy, no z wodą nadal jest minus jeden wody niestety. O teraz jest git. Zbudowałem tutaj wysypiska, czy nie? Było tu wysypiska, no Wysypisko, myk, wys wy wysypisko, myk Wysypisko, myk, dawaj, dawaj, dawaj Ja tu potrzebuję szybko, szybko więcej wody robić Jeszcze z jedną tutaj wodę trzeba konkretnie zrobić Gdzieś się tu powinno zmieścić, co? Za daleko od kontroli? od kontrolera dronów. Da się, da się załatwić, spokojnie. Pyk, pyk, no i gites. I powinno być teraz wszystko w porządku z tą wodą. A czy no bo i nie powinno... Ty, w sumie, bo właśnie, bo to mnie co, zas co mnie zastanowiło, słuchajcie, że skoro nasza jakby temperatura Marsa się powiększa, plus mamy większą wilgotność, to y, zbieracze wilgot wilgotności powinny zbierać więcej wilgoci. I kiedy to klikłem, faktycznie wydaje się, że tak jest. Bo wcześniej było chyba 1, a teraz jest 1,8. Nawet po ulepszeniach było mniej. Skutek otrzymuje coś na coś. No dobra, możecie sobie, możecie sobie y, przeczytać. Zrobiliśmy jakąś technologię. Nie wiem, co, co aktualnie robiliśmy. Y nie wiem co teraz, co... Jaką z technologii teraz wprowadzaliśmy, ale co coś chyba robiliśmy. E, co to jest? Umożliwia stopienie czap polarnych, zwiększa ilość wody, ten projekt specjalny jest dostępny. Okej, okay, okej. Okay. 40 tysięcy? Lustro kosmiczne Kurde, to, to są takie rzeczy, które nie 40 tysięcy? To już jest dużo biorobotów. Ty o Kurwa Bioroboty to a to nie są ludzie czy coś? Nowy budynek warsztat biorobotów Fascynują nas roboty gdyż są one na naszym odbiciem To ciekawe ja bym w sumie wziął Będzie coś jeszcze może ciekawego L laser Niszczy spadające meteoryty No to fajne nawet Ulepszony budynek społeczność mieszkańców zwiększa wybo wy wy wygodę Dekoracje mają większą wygodę. senatorium, nie. Eksploracja głębinowa to jest fajne, bo to są oczywiście metale, ale. No ale metale nas za bardzo nie obchodzą. Natomiast woda to jest coś, co nas interesuje, więc na razie chciałbym sobie wodę w sumie ze wszystkich rzeczy: to jakieś farmy, że większa wydajność, wszystko spoko. Ale wydaje mi się, że najbardziej nas obchodzi oczywiście. Yy, Ogarnianie naszej planety, terraformowanie jej. Yy, a później nas najbardziej obchodzi po terraformowaniu. By to, żeby nasza kolonia nie upadła. A jest w stanie upaść zaraz za pośrednictwem niestety wody. Czyli zaczynam brakować. Yy, głównie to przeze mnie, bo na sobie jeziorka i narzekam, że brakuje wody. No, brakuje, bo, bo robię to, co robię, ale... Ale, tym. Hmm. coś chyba, coś niestety nasze wahadłowce się opierdzielają. Bo skład uniwersalny powinien być. Yy, kurczę, pełniejszy, no. Proszę mnie tu uzupełnić. To proszę zbudować. Co wy robicie? Tego wyślemy gdzie? Do Brazylii. Tajna operacje. Kradzież dronów. Gotowy, wyślij. Myk. Możemy pogadać ze scen Stanami Zjednoczonymi. Nie chcę się z nami zgodzić na technologię. Właśnie ostatnio, ostatnio Stany Zjednoczone niestety nie są yy, najbardziej skłonne do rozmów. Patrzcie, widzicie, mówię, że się nie zbiera. Nikt tu kurwa nie zbiera tych upraw. Ty. One po prostu, co są? Ziemniory i tyle. Nikt nawet tego nie zbiera. Znaczy, już pomijamy w ogóle sam fakt, że yy, No mamy jedzenia w brud, To ktoś tu powinien to jeść po prostu. No dobra, no to wyłączę to po prostu, bo nie wiem co ja mam zrobić w takim, w takim wypadku, i wtedy aż tak wody przynajmniej nie będę też marnować. Powiem wam szczerze, że jak już się dzieje tyle rzeczy, to ciężko jest ogarnąć yy, co się dzieje, co bardzo. I o, dużo tego wypada, wypalam, jakby, poka. No nie. Produkuję 140 odpadów, a wypalam 3 zebrane odpady skalne. Yy, no, będziemy musieli się postarać delikatnie bardziej z tymi, z tymi, tutaj wypalaniem tych odpadów. Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, chyba dwa zbudowałem, a nie będzie z drugi. Tu jest jeden, a tu jest drugi. No to bu Halo? ze wszystkich rzeczy brakuje mi kurwa cementu. Coś typu, cement, że, ale ze cementu. Naprawdę. W ogóle to czemu ja nie mam full tego magazynu, ten magazyn powinien in general był full, no czemu nie Mam tyle rzeczy, tyle, 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 tyle zasobów, że jakby nie muszę sobie ograniczać Niczego, wszystko mi kradną, kurwa Mam wszystko na no bo... znaczy mam wszędzie, w każdym możliwym tym mam posterunek kurczę, policji czy tam security posty i tak i tak za każdym razem mi to kradną. Może, chyba że może ja coś źle robię i na przykład nie potrzebuję yy, właśnie security posta, tylko faktycznie musi to być yy, posterunek policji. Wszyscy wkupuję będą strażnicy, wszyscy strażnicy. No nie, no to pewnie... No to jest to samo, zobacz, ja opisę jest ten sam, no tylko na mniejszą delikatnie, delikatnie skalę, nie? hospital. Możemy tutaj zrobić yy, ostatnią zmianę, bo żeby psycha nie siadała to, żeby zawsze ktoś był. A niestety zajedzenie raczej nie chcemy się wymieniać. W ogóle teraz wymiany są. Już niepotrzebne, bo ja mam tyle rzeczy. Słuchajcie, w tym... No wszystko mamy, nie? Elegancko jest. Prąda trochę widzę, brakuje. No, to zawsze dupniemy sobie generatorek, ulepszony i tyle. Najbardziej. W... O, reaktor termojądrowy to jest też coś fajnego, co można by było wynaleźć. Natomiast strasznie wolno to wszystko tu idzie, niestety. Taka jest prawda. I ja wolno. Eee, wszystko powoli. Ty, ja mam wrażenie. Ja nie wiem, kurde, mam tyle dronów, nie? To jest 74 drony. Ja mam wrażenie, że tu się nic nie dzieje. że jak ja Jakby klikam, że coś ma się bud budować, tak by ty. Nie wiem. Mija tyle czasu zanim oni to wybudują. Przecież mam 74 drony, come on. To powinno delikatnie szybciej iść mi się wydaje. Eee, robimy coś, czeka na wyładowanie. No właśnie, on czeka na wyładowanie, chłopie. Ten też czeka na wyładowanie. Nie da się tu kurwa misji robić. Ukradniemy im kolonistów. <laughs> za karę. Yy. No nic, no, yy, tak jak mówię. O, tak się powoli zrobią te drony, to jakby, nie wiem. Yy. Chciałem, chciałem wam dzisiaj pokazać w tym odcinku szczerze, co zrobiłem przez całą noc. Yy, jestem dumny. <laughs> ale... Ale, ale, ale... Eee, Kurcze, gra jak gra, nie ma tu na razie nic ciekawego. Oprócz tego, że zielona planeta jest zajebiście, to jest akurat super fajne, że zielona planeta, wszystko mam, mam tu zajebiście zrobiony system, umówmy się. Eee, system jest COX, jeszcze teraz będziemy starać się wypalać te wszystkie odpady skalne. To jest, to już w ogóle będzie giga miodzio. Postęp, teraz zobaczcie, szybciutko ta atmosfera pójdzie w górę. Wystarczy, że ja zacznę budować teraz giga dużo tych giga dużo yy, przetwórni węg węgla a ja ich troszeczkę zamierzam tutaj dupsnąć Myślę, że mam zdecydowanie zbyt dużo obiektów w yy, postaci yy, obiektów yy, odpadów skalnych i zbyt dużą chęć yy, Przemienienia tej planety na coś przypominającego, coś w ogóle nadającego się do życia. Ciekawe czy na końcu na przykład jak skończymy tę to będzie jakiś wielki event typu Marsjanie wreszcie wyszli z podziemi, czy <grych> coś, Marsjanie wreszcie kusze, obudzili się po zamrożeniu czy coś. Jakiś taki plot twist o kosmitach albo coś takiego. To było fajne. Liczę na to, trzymam kciuki my teraz technologi technologia. Aha, eksploracja głębinowej wody. No to się przyda akurat tak. To jest racja. Ech, największym problemem teraz są yy, ilość dronów, yy, które na przykład tutaj w postaci jest niestety 7. Yy, 7 dronów to nie jest dużo, umówmy się. Ale muszą wszystko ogarnąć te drony. 7 dronów to nie jest dużo, nie nie. Yy. Musimy się zaopatrzyć. Może trochę więcej. Cały czas też im nakazuję, żeby oni to robili, ale nie mam wystarczająco dużo pracowników. Niestety. Dobra, tu jeszcze 10, bo obciążenie jest duże. Eee, cały czas tu im mówię, żeby oni tu robili, ale... Ale żeby budować drony? Po co? <grym> no, więc mam zaplanowane, że 60 dronów ma się robić, ale... Może zmienię priorytet. Róbmy w końcu te drony, bo w sumie... nie wiem. Jak zrobimy ze 300 dronów, to wreszcie będzie zajebiście Będzie zajebisty spokój, bo drony... One sobie będą kurde jeździć, będą sobie robić so swoje 110 dronów Każdy będzie miał zajebiście dużo dronów Szybko się będą robić zadanie, nie będę musiał czekać, żeby kurczę się... Żeby kurcze materiały mu się przywozili przez 10 minut. E, USA proponuje co? Proponuje co? A, że my wam polimerę, po, a wy nam jedzenie. Nie, e, my wam beton, wy nam metal. No, ogólnie, ogólnie fajne. Tylko, no, tylko ja mam 2, 2100 metalu. No to. To nie chcę. 2100 metalu to dużo metalu. W ogóle pohandlowałbym. To jest nawet dobry deal, bo ja cement praktycznie robię z tych odpadów też. Tak jak mówię, więc jakby cement jest dla mnie totalnie useless. I chętnie będę wolał na metal prze przehandlować. że ja z, z odpadów potrafię robić cement, plus oczywiście no tutaj z Afriki robimy też cement, jeżeli naprawdę byśmy tego cementu potrzebowali. W sumie to odpalę te wszystkie rzeczy, ten... Mielarki, niszczarki, niszczarki, czy co to tam jest. I się w sumie porobią. Budynek doznał awarii, no to dziwne, w sumie głupie, że... Był wyłączony i dostał awarii na wyłączeniu. No to wyglądam, jakbym wstał dopiero. Halo, buduj się. Mmm... No niestety... To przez fakt, że tyle jest strasznie mało tych dronów, mówię wam. 17 dronów, zanim naprawdę one, one przyniosą... Zanim... Zanim ja to wszystko zbuduję. To, to minie kolejne z pół godziny, żeby jedna rzecz zbudować. Dlatego jest super ważne, żeby te drony się jak najszybciej robiły. Buduj te drony szybciej. Fastem. Fastem drony buduj gościu. Nie po jednym, tylko to powinno być wiesz, w trybie ekspres, now. Mamy kogoś na ziemi? Nie. Możemy kogoś wysłać? Nie. A to wam chciałem pokazać. Tu oczywiście stworzył się bie biegun północny. Południowy znaczy się. Yy. O, a tu jeszcze rakiety nawet kurwa nie, nie, nie wyjechały swoją drogą. Co wy robicie, ty? Rozładowywanie żywność. A ja nie mam miejsca. A ja nie mam miejsca. Aha. Dobra, teraz mam. Yy, magazyn żywności po, poproszę. Yy. Tutaj Proszę mnie tu zbudować magazyn. Kurde, że ja się teraz orientowałem. A czekam i czekam i czekam i czekam. Już zamknąłem jedną produkcję, ty. Jeszcze drugą mam zamknąć? A Dwie farmy muszę zamknąć, bo tak, tak, tak. Tak produktywne farmy mamy zajebiście, to muszę wszystkie pozamykać. Ty, jakie ja produkuje tyle nasion swoją drogą? Ja produkuję tyle nasion, halo. Produkcja nasion 70, jak? Jak ja produkuję 70 nasion, halo. Ktoś mi to wytłumaczy? Niby, tu są jakieś plony. Jest. Aha, za zasobów, które można zebrać z roślin. Aha, bo widzicie, bo jak ja robię. O, krzewy po wyrośnięciu wytwarzają niewielką ilość nasion. Ale to jest zajebiste. I teraz ja już nie muszę sprowadzać nasion, bo jakby krzewy produkują osobne nasiona, które ja zbieram. Dostarczam tu, a one. A to, to urządzenie rozsiewa to dalej. Totalny pochczam. Jaki tu jest przeciek? Ojojoj, oj, oj. to jest niebezpieczny przeciek i trzeba go załatać. Tylko jak? Yy, tu mamy jednego drona. Gdzie jest ten przeciek? Tutaj. Tu dron i do tego byśmy musieli mieć to coś z tym... Yy, ten ładowa... ten... ten jakby... Łazik, który ma... można ze sobą mieć różne rzeczy. O! Najlepiej z metalem, tak? No bo... Metal potrzebujemy tutaj do naprawy. Elegancko, nie? Dobra, one pojadą. No, trochę to potrwa, niestety, ale powinno być ok. Yy... Udało nam się zbudować drugi drugą przetw przetwórnię węgla. Tylko niestety problem jest taki, że ktoś tu musi dostarczyć kabię. To jest problem, więc tutaj trzeba wysypisko, pyk. Tutaj dajemy, że wysypisko zawsze ma być pełne. Tak samo jak tutaj też dałem, wyspisko musi być pełne. I będziemy roznosić tutaj dronami różne rzeczy. Widzę, że produkcja wreszcie tych dronów ruszyła, jak dałem priorytet, zmieniłem. się powoli będą chociaż robić te drony powinno być kit. No, w takim tempie jak widzicie, no to szybciutko powinno pójść tutaj z atmosferą. Temperatura no już jest prawie 100%. Woda już jest też daleko, będą. Bo ja po 5% za każdym razem, kiedy łapię jakby te komety, to po 5% jakby strącam. A teraz nie mogłem ich łapać, bo miałem zapełniony magazyn. Eee, no i niestety nie wyładowywałem rakiet. Teraz widzę, że to się nie zdarza. Eee, mamy, mamy, dobra. Zrobiliśmy technologię wydobywania wody głębinowej. Spoko. Eee, oczyszczarka turboelektryczna emituje impulsy e, zmniejszające ilość pyłu nagromadzonych na budynkach. Które znajdują się w jej zasięgu. Eee. Reaktor termojądrowy zwiększa wymieniane Maganom liczbę pracowników. Eee. mobilne bazy, drukowanie łazików, eee. liczba wahadłowców większa. No to jest coś fajnego. I to bym też dał, bo wydaje mi się, że z wodą może być ciężko. Terraforming atomowy, ale to brzmi Znaczy to kosztuje 5... 40... 40 tysięcy Wiecie ile to jest punktów? To jest bardzo dużo punktów to jest. To jest bardzo dużo punktów. To jest 40... To jest 40 soli czekania. To dużo. 40 soli czekania to dużo. O nie, kolejny przeciek. O nie! Ekipa, ekipa przeciekowa sprzątająca. Ekipa na przecieki musi to naprawić. Regenci znowu coś ukradli. Ach. Mam tu strażników, ale. Nie wiem za co ja im płacę. Za mało kolonistów. Takieś jakieś misje zrobione, tak? A ty co? Czeka na wyładowanie niezbędnego. No to roz rozładuj te nasiona, proszę was. Widzicie, no mówię, że tu jest jakby takie zamieszanie giga. Proszę, no macie rozładować nasiona, czy to nie jest aż takie trudne? Czy wjechać, wziąć nasiona i wyjechać? Chyba... Chyba, że ja nie mam tutaj... A, widzicie, pewnie ja nie mam... Oczywiście, że pewnie nie mam składu na nasiona niestety, więc ja pewnie tego nie mogę... Nawet kurde wyładować, co? Mhm... Uh -huh. Nie wiem, to jest trochę głupie, że wale jest skład uniwersalny, ale mimo tego osobne muszę podnasiona robić. Albo na przykład, yy, tak jak tutaj było, że nie mam odpowiedniej ilości miejsca, to niestety muszę nowy magazyn zbudować. Jakby nie mogli kurcze po prostu najzwyczajniej obok położyć coś takiego, nie? Ale nic, jest jak jest czasem. Yy, mogę sprowadzić? Nie mogę sprowadzić rakiety. Mogę wysłać? Pewnie też nie mogę wysłać? Nie, muszę się uzupełnić. Tutaj czekam na strażników. E, mamy 40 minut nagrywania, więc wydaje mi się, że to jest e, jak najbardziej słuchajcie odpowiedni moment, żeby zakończyć dzisiejsze nagrywanie. E, mam nadzieję, że Wam się podoba serię z, y, z Surviving Marsa. Mam nadzieję, że zasłyniecie serię. Jeżeli tak, jeżeli, jeżeli oczywiście wam się seria podobała, to możecie zostawić lajka, łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Yy, możecie też zostawić oczywiście dzwonek. Paść linki w opisie, tak jak Twitch, Twitter, Instagram, yy, mój drugi kanał vlogowy. Yy, zobacz sobie reminder, bo wyszedł miodio. Yy, Pamiętajcie, że słuchajcie widzimy się tutaj codziennie o różnych godzinach. Znowu zepsułem. Ale zazwyczaj to jest naprawdę koło 16, znaczy chyba za teraz, znaczy aktualnie jak ja to robię to jest. Godzina słuchajcie, 16 yy... plus czasem robię jeszcze o 14. To tak to wygląda aktualnie. Yy... Yy, no. Yy... Nic, widzimy się pewnie jak znowu się coś stanie takiego super jak się stało w tym odcinku, czyli czy Jak stera formuje na przykład. Chociaż szczerze mówiąc, bym poczekał jeszcze tą chwilę, aż ta temperatura wzrośnie. Bo to jest 1%. Czekamy jeszcze chwilę, zobaczyć co się stanie. Zobaczymy co? Poczekamy tą sekundkę, żeby zobaczyć co się stanie w ogóle. Z chęcią to zobaczę. Ile wypalamy w ogóle? Uuu! I to jest fajne. Produkujemy mniej niż niszczymy i to jest bardzo w porządku. Przerabiamy to na beton, przerabiamy to na, yy, na tutaj, nie wiem co, na atmosferę. Dziwne, dziwny koncept, którego nie do końca rozumiem, czy jest to jakoś, nie wiem, związane z fizyką, czy oni sobie to, nie wiem, tak pomyśleli. Nie wiem, a jak teraz teraz tę te atmosferę zrobimy? Hmm, nie wiem, zdajmy, że będziemy palić kamienie. Myślę, że nie ma to za dużo Wspólnego z fizyką, ani z jakąkolwiek chemią Bo nigdy o takim czymś nie słyszałem Nie, nie uważam się za najmądrzejszą osobę Ale myślę, że słyszał, że da się palić kamienie I dzięki temu powstaje jakaś atmosfera no, Ale może, może jestem po prostu Niedoedukowany Dobra, czekamy jeszcze te do 0,5% Strasznie dużo z tego, produkcja nasion używamy to jest też fajne, że jakby tym więcej zasadzę yy, krzewów, tym więcej krzewów bierę nasion. Zajebiste i tym więcej z tego mogę robić, później z tych nasion mogę robić takie wielkie uprawy. A z tych upraw to się słuchajcie się ściąga, na przykład z ziemniaków to chyba z 1200 jedzenia się ściąga, więc totalnie broken są te uprawy. Jedną na spokojnie uprawą jestem w stanie wszystko sobie zapewnić, nie wiem ma napisane, że 50 produkcji, jak w sumie nie produkuje nic Kiedy to przecie, Gdzie? Kurde, to jest najgorsze A ja teraz po kolei, kurde muszę jakiś mo mobilny batalion zrobić, mobilny batalion napraw Bo przez to, że mamy takie długie to wszystko Tak rozległą, rozległą, rozległe Rozmieszczenie wszystkiego. Tak właśnie najgorsze jest to, że jak to przycieka tutaj, to muszę tu zadłupcać tymi cały czas. To jest słabe, fajnie. Chyba, że jest gdzieś, może gdzieś jest w ogóle ulepszenie jakieś specjalne do tego, żeby się tak nie działo. I żeby na przykład tak samo jak wzięliśmy stalowe, jakby. To było w przełomach, nie? Wzięliśmy... Hmm. To był jeden z pierwszych przełomów Fajny był, znakomite kable To mam nadzieję, że są też znakomite rury Gdzieś tutaj ukryte jako przełom Które nie przeciekałem nigdy w życiu <grych> Mam nadzieję Halo? Y... Proszę mnie to naprawić u 100% terraforming temperatury Osiągnięto. 5000 dostałem za to punktów. Jest to... jest to... Sovita nagroda 5000. 5000 to jest taka fajna nagroda. I co teraz jakby, jak ja to robię, to się nic nie dzieje, tak? Jakby jest w stanie to spadać jakoś? Zgaduję, że nie... Yy. Myślę, że nie. A, w ogóle to tu wam po, popatrzę. Mogę po, po w sumie poklikać różne rzeczy. Ja już sobie to kiedyś czytałem, ale... Wam to mogę pokazać. Możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. Dzięki jeszcze raz. Podajcie na inne filmy. Zostawcie lajka, like komentarz, dzwonka i tak dalej. Ja to słuchajcie sobie wszystko porozmontuję. Może to niestety ręcznie robić a my widzimy się jutro, jak się stanie, coś ciekawego. Na pewno Was o tym poinformuję i na pewno zacznę od nowa wtedy odcinek, w sensie następny odcinek. Odcinki na tym kanale są codziennie. Dobra, do zobaczenia, bo wydłużam, trzymaj się.